Do 70 metrów na zgłoszenie okazuje się nie być kiełbasą wyborczą, tylko faktycznym i praktycznym zastosowaniem dla ludzi, którzy chcą zmienić styl życia, przenieść się poza miasto, poza codzienny zgiełk. To jest przykład tego, że domy drewniane są w stanie wytrzymać 100 lat. I mówimy tutaj o technologii sprzed 100 lat. Tutaj również mamy dzisiaj stanowisko. Próbowaliśmy zrobić bałwana, ale chyba jest zbyt ciepło na tego typu konstrukcje ze śniegu, natomiast całe szczęście nie budujemy ze śniegu, bo już by się dawno rozpłynęło. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam dom w cenie mieszkania. Dom 70 metrów na zgłoszenie, który nie jest tylko kiełbasą wyborczą, ale zafunkcjonował na co dzień w życiach naszych klientów, inwestorów, którzy takie inwestycje przeprowadzają dla siebie, żeby mieszkać w nich całorocznie bądź rekreacyjnie. Również stosują to jako taki produkt na wynajem, ale to już zastosowanie każdy sobie może wybrać. Jesteśmy dzisiaj 30 minut od Warszawy. Ktoś tam się śmiał w komentarzach, że wszystkie nasze lokalizacje są 30 minut od Warszawy. Dokładnie tak. To jest taka, widać, przyjmuje się ten trend, w którym ludzie po prostu z Warszawy uciekają, a gdzieś te 30 minut to jest dystans, czas, w którym mogą przebyć dystans, żeby nie wymagał on takiej, żeby nie był męczący po prostu na co dzień, czy jak dojeżdżają kilka razy w tygodniu podczas pracy hybrydowej. Jesteśmy na dużej działce, która ma prawie 5000 metrów. Jest to działka przechodząca z pokolenia na pokolenie naszego inwestora, natomiast nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Skupimy się na domach. Dom, który budowaliśmy tutaj, to nie ten dom, który widzimy, natomiast jego historia, on również należy do inwestora. Również jest wykonany z drewna, ale to, co jest ciekawe, rozmawialiśmy dzisiaj z panem Maciejem, który powiedział, że ten dom jest z okresu międzywojennego. I co lepsze, on tutaj nie stał od tego czasu, tylko był kupiony w 70 roku w Siemiatyczach, rozłożony, tutaj przywieziony i zamontowany. Także może nie technologią modułową, ale technologią złóż, rozłóż, taką ikeowską można by powiedzieć, dotarł tutaj do Serocka, w okolice Serocka, do Poddębia, żeby już tutaj prawdopodobnie zostać do końca swojego żywotu. Natomiast pomimo tego, że ten dom ma prawie 100 lat, między 80 a 90, pytacie o trwałość surowca. Ja podchodziłem do tego domu, być może sobie jeszcze na chwilę podejdziemy na jakiś krótki film. No to naprawdę robi to wrażenie, że ten surowiec, widać, że ząb czasu został już tutaj odznaczony, natomiast cały czas funkcjonuje, cały czas można w nim mieszkać. I oczywiście ma pewne parametry trochę inne niż w takim domu, który jest budowany na nowo, natomiast to jest przykład tego, że domy drewniane są w stanie wytrzymać 100 lat. I mówimy tutaj o technologii sprzed 100 lat. Także pytając nas dzisiaj, ile nasz dom wytrzyma, no to ja bardzo chętnie chciałbym to sprawdzić do końca. Natomiast mam nadzieję, że będzie mi dane, będę to afirmował, tak już dzisiaj rozmawialiśmy, że pewnie będzie ciężko, bo przewidujemy na dłuższy okres. Natomiast zobaczcie, ten dom pokażemy, zacznijmy z tyłu, bo mamy dzisiaj dni otwarte w Poddębiu. Ten dom jest wykonany w technologii, która jest nowoczesna, modułowa. Oczywiście cały szkielet i stelaż jest drewniany, natomiast to wszystko składa się również na to, że ma przetrwać ten dom wiele pokoleń. I wbrew temu, co jest uważane w naszym kraju, bo w Europie czy w Skandynawii nie spotykamy się praktycznie z takimi stwierdzeniami, że coś z tym domem może być nie tak, z racji tego, że jest drewniany. Ponieważ tam od pokoleń ludzie mieszkają w takich domach na co dzień. Nie jest to niczym nowym. Dopiero w naszym kraju staje się to pewną nowością. Nawet taki dom drewniany może być, mieć dodatkowo taką elewację wykonaną z tynku, jak tutaj widzicie. Po prostu wszystkie warstwy odpowiednio są przygotowane. Po tej warstwie z drewna, wełny, płyty OSB jest po prostu specjalne warstwy, specjalne izolacje do tego, żeby taki tynk położyć. Dom ten ogrzewany jest jednym kominkiem i dodatkowo w łazience mamy jeszcze maty elektryczne, które dogrzewają nam podłogę. Jest to stuprocentowo wystarczające. Natomiast to, czy taki dom
może być ogrzewany inaczej, odpowiadamy oczywiście tak. Możemy zastosować pompę ciepłą, możemy zastosować klimatyzację. Chodźmy jeszcze z tej strony, przejdziemy sobie trochę dookoła. Jesteśmy na działce w terenie, połowa stycznia, zaszczycił nas śnieg, naprawdę jest mega fajnie. Szkoda, że już niedługo ma się roztopić to wszystko. Tutaj mamy komin wyprowadzony na zewnątrz. Także tak to wygląda ze strony zewnętrznej. Wewnątrz pokażemy Wam zaraz, jak do tego domu wejdziemy. Skrzynka na prąd, okno z kuchni, okno z łazienki, wywietrzniki, rynna. No i tutaj mamy drugą stronę budynku, również wykonaną z tynku. Tutaj kiedyś wpadłem. Były jeszcze wykopy, przekopy. Kran zewnętrzny, do którego podpinam, operator też się potyka. No, jest śnieg, jest ślisko, to się może w terenie zdarzyć, ale to nie nic. Mamy tutaj kran zewnętrzny. Jak potrzebujemy podlać ogródek, podlać choinkę, to podpinamy sobie tutaj węża i już możemy działać. Oczywiście na zimę ta woda jest spuszczona. Zewnętrzne gniazdka, do których można się podłączyć z czymkolwiek, czego po prostu potrzebujemy. Mamy tutaj bardzo duży taras, ma prawie 35 metrów kwadratowych. Wejście z jednej strony, wejście z drugiej strony. No i tak ten dom prezentuje się od frontu. Tutaj również mamy dzisiaj stanowisko. Próbowaliśmy zrobić bałwana, ale chyba jest zbyt ciepło na tego typu konstrukcję ze śniegu. Natomiast całe szczęście nie budujemy ze śniegu, bo już by się dawno rozpłynęło. Dom, który ma prawie 12 metrów od ściany frontowej i 6 metrów szerokości. Wejście do domu, okna, podwójne okno balkonowe, które wychodzi na taras, pojedyncze okno balkonowe, które również z salonu wychodzi na taras i okno z pokoju, tak żeby był ten pokój po prostu bardziej ustawny. Myślę, że już kolejnego wyjścia na taras znowu nie potrzeba i tak mamy bardzo dobry kontakt, wyjście na zewnątrz. Jeżeli chodzi o taras, to co moglibyśmy tutaj jeszcze dodać i prawdopodobnie zostanie dodane, to taka pergola, która będzie stanowiła możliwość spędzania czasu na zewnątrz podczas pogody, takiej jak dzisiaj, że trochę pada, trochę nie pada, ale wynieść stół, wynieść krzesło i wypić kawę na tarasie, nawet w okresie zimowym, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Wejdźmy sobie jeszcze do środka, zobaczmy, jak ten dom jest wykończony wewnątrz i ile jest tak naprawdę tej przestrzeni. Wycieramy buty. Od wejścia mamy duży przedsionek 7,5 metra kwadratowego. Jest tutaj szafa na ubrania, jest jakaś zapasowa lodówka. Również mogło być tutaj pomieszczenie, wejście do garażu. Na wprost od wejścia mamy również łazienkę. Łazienka bardzo duża, prawie 7,5 metra. To już każdy wykańcza ją po swojemu. Tutaj mamy szafkę z umywalką, lustro, boiler, który w przyszłości będzie zabudowany. Jest prysznic. Zmieści się tutaj również pralka, miejsce na brudne ciuchy i jest wucecik. Także 7,5 metra łazienki, a z przedsionka wchodzimy do salonu. 31 metrów powierzchni użytkowej. Tyle ma salon, który jest połączony z kuchnią i z jadalnią. Nie jedna kawalerka nie ma tyle metrów. Małe mieszkanie, wielorodzinne budownictwo to właśnie takie metraże 35-40 metrów, coraz bardziej powszechne. Takie mieszkanie na czwartym, piątym, dziesiątym piętrze jest zupełnie innym mieszkaniem niż znajdujemy się w budynku, w którym jesteśmy teraz. 70 metrów na zgłoszenie, wewnątrz mamy około 58 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Duża kuchnia, która ma w sobie, zawiera piekarnik, płytę na 4 palniki, jest zmywarka, zmieściła się tutaj również kuchnia, można patrzeć przez okno. Jest tutaj dzisiaj naprawdę ciepło, bo mamy nagrzane kominkiem, które zaraz pokażemy, także otworzymy sobie okno. Stół jadalniany na 6 osób, całkiem sporo, a my z tego miejsca możemy wynieść ten stół w każdym momencie na zewnątrz, oczywiście jeżeli pogoda pozwala. Dzisiaj jest połowa stycznia, zaszczycił nas śnieg, rzadko oglądany w tym roku. Bardzo się z tego cieszymy. Lepimy bałwana, zaraz będzie gotowy. Telewizor moim zdaniem nie jest potrzebny, ale zawsze w czasie
złej pogody możemy sobie coś puścić. No i jest koza, kominek, to o co nas często pytacie, czy jest możliwość wykonać tego w ten sposób, również formę ogrzewania. Czyli jak najbardziej tak, mamy wyprowadzony komin na zewnątrz, potem, który mogliście zobaczyć, jak obchodziliśmy ten dom dookoła. Wsad do tego kominka wystarczająco ogrzewa nam cały dom. Jest załadowany pod korek, tak naprawdę starcza na całą noc grzania. Czyli przykręcamy, uciszamy ten ogień tak, żeby się tylko tlił i mamy całą noc spokojnie ciepło w całym domu. Jak już napalimy sobie w kominku, możemy wziąć książkę z półki i zamiast tego telewizora rozkoszować się fajnym widokiem za oknem, obracając fotel w ten sposób i patrząc na bałwana, którego zbudowaliśmy. Taki jest sposób na to, żeby od tego codziennego zgiełku, codziennego pędu odpocząć chwilę we własnych czterech ścianach. Niekoniecznie na 10. piętrze. Mamy również do tego dwa pokoje, każdy po 7,5 metra, ale jest możliwość aranżacji, można sobie przesunąć, zwiększyć, zmniejszyć te pokoje. Wejdźmy do nich, pokażmy jak one są wykonane. Jest łóżko, szafka, większa szafa, okno, które możemy uchylić w każdym momencie. Także jest tutaj 7,5 metra, wystarczająco na to, żeby komfortowo wypocząć czy przenocować naszych gości. Tutaj również łóżko, szafka, duża szafa, no i okno na ogródek, na drzewa, na takie wyjście, szybkie, kontakt z przyrodą. Częste pytania na temat tego, czy to jest już koniec, więcej nie można rozbudować, czy ile ma ten dom w środku, to odpowiadam, że w ten dom, jak i inne, można swobodnie modyfikować. Dzisiaj on ma 57 metrów, ale może rosnąć wraz z naszymi potrzebami. Możemy dołożyć do niego jeden moduł, dwa moduły i sprawić, że ta powierzchnia w przyszłości będzie większa, czyli analogicznie tą powierzchnię pod własne potrzeby sobie zaaranżować i niech ona rośnie z nami jak taki, wiecie, fotelik dziecięcy samochodowy. Jest to dodatkowa zaleta mieszkania w takim domu, no bo pokoju od sąsiada nie dokupicie albo nie podnajmiecie dodatkowo, żeby tą przestrzeń waszą na co dzień zwiększyć. Również gdybym ja był właścicielem tego domu, prawdopodobnie wykonałbym w tej ścianie dodatkowe drzwi, które stanowiłyby przejście do garażu, w którym trzymałbym albo pojazd, albo po prostu różne rzeczy związane z pracami na działce, kosiarka i te wszystkie dodatkowe rzeczy, które trzeba mieć, żeby codziennie zadbać o ogród, o otoczenie, o budynek, muszą gdzieś również być składowane. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten budynek, jak tą przestrzeń tutaj widzicie. Ja bym chciał, żebyśmy się jeszcze odsunęli tam do końca tego pokoju. On jest bardzo duży. Inaczej mogliście go zobaczyć na filmie, który nagrywaliśmy i puszczaliśmy ostatnio. Tam nie było jeszcze wyposażenia tych pomieszczeń, więc być może nie było widać, ile tutaj jest miejsca. Natomiast śmiało można powiedzieć, że niejedną imprezę rodzinną można w takim domu zrobić. Jest to również rozwiązanie dla osób, które szukają mieszkania cały rok. Dla dwóch osób dorosłych, 2 plus 1, 2 plus 2, swobodnie sobie tutaj można mieszkać, żyć i cieszyć się tym dostępem do świeżego powietrza, do natury, do własnego ogródka. Dom 70 metrów na zgłoszenie okazuje się nie być kiełbasą wyborczą, tylko faktycznym i praktycznym zastosowaniem dla ludzi, którzy chcą zmienić styl życia, przenieść się poza miasto, poza codzienny zgiełk. Tutaj, w tym otoczeniu, nie potrzebujemy detektorów smogowych, żeby zobaczyć, czy możemy wyjść na dwór. Po prostu otwieramy drzwi i wychodzimy w otoczenie przyrody. Drzew, ogródka, krzaczka, mamy to wszystko pod ręką. Taki dom to nie tylko zastosowanie mieszkalne, to również zastosowanie inwestycyjne. Pod wynajem krótkoterminowy, czy na wykonanie flipa można kupić działkę, kupić dom i sprzedać inwestorom, jak będą tego po prostu w sezonie już potrzebowali. Ja tymczasem serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i na kolejny odcinek o tym, jak podejść do zakupu działki, co sprawdzić, żeby nie zostać z działką, na której nie można budować, no i przede wszystkim jak wybrać dom, który będzie Wam służył, będzie praktyczny i wszystko, co się wiąże dalej z tą procedurą. Także subskrybuj, zapraszam Cię w kolejną niedzielę na odcinek,
Ja tymczasem skorzystam z tego, że jest tutaj kominek, dorzucę do niego i trochę przy nim odpocznę. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!